Mniej pożarów, ale więcej wyjazdów do miejscowych zagrożeń, czyli działań niezwiązanych z ogniem, odnotowali w ubiegłym roku ełccy strażacy. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku odbyła się dziś roczna odprawa. W 2016 roku odnotowano łącznie 824 interwencje. 306 razy strażacy wyjeżdżali do pożarów. Jest to o 80 wyjazdów mniej niż w 2015 roku. W ubiegłym roku zanotowano również mniej alarmów fałszywych. Strażacy do takich zdarzeń wyjeżdżali 58 razy. Wzrosła natomiast liczba interwencji związanych z miejscowymi zagrożeniami. Było ich o 80 więcej niż w 2015 roku. Zmienia się charakter naszej pracy. Pożarów jest z roku na rok mniej, a zagrożeń związanych na przykład z warunkami pogodowymi więcej, mówi Marek Markowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Ilość interwencji zmniejsza się z roku na rok i to porównując do 2006 roku prawie że dwukrotnie. Zmniejsza się liczba pożarów, natomiast zwiększa się liczba miejscowych zagrożeń, czyli tego wszystkiego, co nie jest pożarami. Tutaj i aura pogodowa, i anomalie pogodowe, silne wiatry powodują, że tych zdarzeń mamy więcej. Również i wypadki drogowe, coraz więcej jest użytkowników. Po prostu zmienia się troszeczkę charakter naszej pracy. Już mniej gasimy pożarów, na co też ma wpływ nasza działalność prewencyjna. Bardzo się cieszymy z tego, że tych alarmów fałszywych jest coraz mniej. Całe szczęście nie są to alarmy złośliwe, które naprawdę występują incydentalnie. Natomiast pozostałe alarmy są to alarmy w tak zwanej dobrej wierze, czyli jeżeli ktoś widzi, że jest dym, nie jest do końca przekonany, czy to pożar, czy może przysuwa para z okna, dzwoni do nas i my interweniujemy za każdym razem. Nie wyciągamy żadnych konsekwencji z tego. Wolimy sprawdzić na miejscu, czy rzeczywiście jest wszystko bezpiecznie, czy nie ma dla nikogo zagrożenia. Cały czas trwa modernizacja strażnicy przy ulicy Suwalskiej. Prace miały zakończyć się w ubiegłym roku. Ze względu na problemy z wykonawcą remont opóźnił się i ma zakończyć się w najbliższych tygodniach. Liczymy, że w tym roku strażacy opuszczą budynek przy ulicy Piłsudskiego, mówi Mirosław Hołbowicz, warmińsko-mazurski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Ze względów niezależnych ani od tego, kto płaci, ani od tego, kto decyduje o tym. No, po prostu tutaj koledzy, jeden przetarg nie wyszedł, musieli rozpisać drugi, to powodowało pewne już przesunięcie w czasie. No i w tym drugim wykonawca się też nie zmieścił z terminem. No i musiało to przejść przez ten przełom roku. Założeniem po zakończeniu już tutaj tych głównych prac remontowych jest przeniesienie się straży pożarnej z funkcjonowania w dwóch obiektach do tego jednego. I zostanie z ulicy Piłsudskiego w Ełku, stamtąd komenda przejdzie do tunelu na Suwalskiej.